Ogień na dachu jednego z domów jednorodzinnych w Kurowicach zauważyli sąsiedzi, którzy niezwłocznie zaalarmowali służby ratunkowe i sami pobiegli do rodziny z pomocą. Podano dwa prądy gaśnicze w natarciu na palący się dach, w tym jeden z autodrabiny. Ponadto strażacy zabezpieczeni sprzęt ochrony układu oddechowego podali prąd wody od wewnątrz, czyli weszli do środka, do pomieszczenia, do poddasza. Na miejscu pojawiło się aż 8 zastępów straży pożarnej. W pierwszej fazie działań mundurowych sporych problemów nastręczyły panele fotowoltaiczne, które trzeba było jak najszybciej zdjąć. Po ugaszeniu pożaru usunięto część dachówek, które zagrażały zawaleniem się, stwarzały jakieś tam zagrożenie. Zabezpieczono dach plandeką, którą dostarczył nam sołtys wsi. Miejsce zdarzenia zostało przekazane właścicielowi. Nieoficjalnie przyczyną pożaru były niewłaściwie zamontowane panele fotowoltaiczne. Jednak potwierdzenie tej tezy będzie możliwe dopiero po ustaleniach policyjnych techników oraz biegłego z zakresu pożarnictwa.